Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Pirożnik. Cieszy mnie, że przybyliście Państwo na dzisiejszą konferencję i jest mi bardzo miło, że mogę ją poprowadzić. No ale na początek może ktoś z gości chciałby zabrać głos? Czy nie? Czyli możemy zaczynać. Dobrze. O wolnym i otwartym oprogramowaniu w edukacji na przykładzie projektu Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji opowie pan Adam Jurkiewicz, wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Zapraszam. Zanim rozpocznę o projekcie swoim, chciałbym kilka słów ogólnie o tym, co będziemy tutaj dzisiaj mieli szansę zobaczyć. Otóż będziemy opowiadać o nowoczesnej edukacji. Ja przygotowałem taką króciutką prezentację, która mam nadzieję wprowadzi nas w ogóle w cały ten temat, ponieważ nowoczesna edukacja to nie tylko nowoczesny sprzęt, to przede wszystkim naszym zdaniem nowoczesne i ciekawe oprogramowanie i treści, rzeczy, które można pokazać i przekazać naszym dzieciom tak naprawdę. O, to się już przedmiotowało. Dobrze, bardzo złośliwość przedmiotów martwych, przepraszam bardzo. Ale chyba nie ta prezentacja. Bardzo dużo muszę przeprosić niezmiernie, ponieważ prezentacja, którą przygotowałem na wstęp, przygotowałem ją w oparciu o taki system precji. To jest bardzo fajny system prezentacji opartych o web, ale jak widać, niestety nie można ufać do końca zamkniętym rozwiązaniom, ponieważ to firma jakaś w Stanach hostuje i udostępnia takie możliwości. Jak widać, można się bardzo łatwo, niemiło zaskoczyć podczas prezentacji, kiedy chcemy skorzystać z czegoś, czego nie znamy i nie możemy temu do końca ufać. No bo jak widać, pojawiły się jakieś teksty, które nie chciałem, aby tam były. Natomiast tutaj już mam prezentację przygotowaną na to, aby pokazać Państwu i opowiedzieć o programie swoim. Program swoim to strategia wolnych i otwartych implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Bardzo taki ciężki i trudny temat. Natomiast powiem wprost. Jest to projekt, który ma na celu stworzenie programu nauczania dla uczniów klas informatyczno-technicznych. Takiego programu nauczania, który będzie oparty właśnie o wolne i otwarte narzędzia. Aby uczniowie dowiedzieli się i nauczyli się, że można pewne rzeczy tworzyć właśnie korzystając z wolnych, otwartych narzędzi. I co więcej, aby później każdy nauczyciel, który uczy informatyki, mógł wykorzystać ten projekt i ten plan nauczania do uczenia swoich uczniów. Ponieważ projekt zakłada, że wszystkie treści i wszystkie zasoby, które zostaną wytworzone, będą udostępniane na wolnych licencjach, a więc każdy będzie mógł tego użyć. Jakie są założenia główne projektu? Właśnie wypracowanie efektywnej strategii edukacyjnej, czyli
tworzenie takich narzędzi i takich zasobów, żeby wszyscy mogli z nich efektywnie korzystać. W tej chwili projekt prowadzony jest na terenie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Niestety Unia Europejska być może aż tak szczodra nie była, niemniej jednak należało projekt do tych województw ograniczyć. Także z przykrością muszę stwierdzić, że nawet gdybyście Państwo chcieli wziąć udział w tym projekcie, na chwilę obecną nie możecie, ale kiedy projekt się zakończy, będziecie mogli korzystać z jego efektów. A co jest celem projektu? Tak jak mówiłem, to aby były te treści. Wzrost zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi, dziś kluczowymi dla gospodarki opartej na wiedzy. Wszyscy wiemy i oglądamy nieraz w telewizji różne reklamy, które zachęcają na przykład dziewczyny do pójścia na politechniki czy wybierania kierunków inżynierskich przez młodych uczniów. Tutaj ten program jest właśnie po to, aby takich młodych ludzi zachęcać, aby pokazywać im różne ciekawe rzeczy, które mogą wykorzystywać i które później mogą przydać im się w życiu. W tej chwili mamy 107 szkół, 50 szkół gimnazjalnych, a 60 ponad gimnazjalnych, 110 nauczycieli, 1100 uczniów, z czego oczywiście wymaganiem Unii Europejskiej jest, aby część były to płci żeńskiej, uczennice, więc mamy przynajmniej 220 uczennic. Prezentacje multimedialne i te, to również prowadzone jest szkoła, tak aby zachęcić wszystkich do korzystania z tego. W najszerszym rozumieniu program zawiera cele, materiały nauczania, czynności ucznia i nauczyciela, organizacyjne środki i warunki zajęć. Będzie on przede wszystkim podręcznikiem metodycznym. To, o czym mówiłem, jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Będzie to coś, czego będziecie mogli użyć. To będzie podręcznik, który będzie nazywał się Strategie Wolnych i Otwartych Implementacji. Produktem finalnym również będzie serwis. Serwis internetowy, który dostępny jest tak naprawdę już w tej chwili dla uczestników tego projektu, a który będzie zawierał właśnie te wszystkie treści i te wszystkie zasoby, które wytworzone będą w trakcie działania projektu oraz będzie zawierał zasoby wytworzone przez uczestników, czyli uczniów dzisiejszych projektu. Także każdy, kto na dzień dzisiejszy tworzy tam coś, może te rzeczy przekazać innym później. Uczestnicy projektu, tak jak powiedziałem, korzystają z wolnego, otwartego oprogramowania. Na potrzeby tego projektu został stworzony specjalny szkolny Remix Ubuntu. Stworzyliśmy taką wersję systemu operacyjnego, która po pierwsze jest uruchamiana bezpośrednio z pendrive'a. Ponieważ w wielu szkołach, gdzie odbywają się te zajęcia, są już komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym, bo jest tam szkoły, które mają komputery bez systemu operacyjnego. Natomiast w części z nich jest takie wymaganie i założenie, że nie wolno nic zainstalować na dysku twardym komputera, który znajduje się w pracowni. Jak zatem można poradzić sobie z tym problemem? Otóż poradziliśmy sobie właśnie w ten sposób, że stworzyliśmy system, który jest uruchamiany z pendrive'a. W ten sposób uczniowie na zajęciach mogą korzystać z tego systemu operacyjnego na komputerze, przy którym siedzą w szkole oraz, co bardzo ważne, kiedy wrócą do domu, mogą tego samego pendrive'a włożyć do swojego domowego komputera i tam również uruchomić ten sam system operacyjny i te same oprogramowanie, które używają na zajęciach. To bardzo ważne, bo wielokroć zdarza się, że uczeń używa jakiegoś oprogramowania na zajęciach, ponieważ szkoła ma to oprogramowanie, ale jest to oprogramowanie komercyjne i nierzadko drogie i uczeń nie może użyć go w domu, więc nie może powtórzyć sobie tych rzeczy, których uczył się w szkole w domu. Dlaczego? Bo po prostu nie może, bo go na to nie stać. Ja oczywiście znam sytuację z życia wzięte, kiedy nauczyciel mówi uczniowi, który chciałby z czegoś korzystać w domu, czego uczy się w szkole, mówi takie słowa. Wiesz, jak weźmiesz sobie, ściągniesz pirata z sieci, to będziesz mógł go używać również w domu, tylko nie mów głośno nikomu o tym, że to robisz. No szanowni Państwo, czego my uczymy dzieci od dziecka? Kradzieży lub kłamstwa.
my jako Fundacja Wolnego Otwartego Oprogramowania chcemy przekazywać prostą ideę. Używajmy takich rzeczy, żeby każdy mógł ich użyć. Żeby nikt nie był poszkodowany tylko dlatego, że go nie stać na coś, na co stać kogoś innego. Dlatego właśnie jest szkolny remiks Ubuntu i dlatego w ogóle chcemy te wszystkie rzeczy wam pokazywać, żeby dla tych naszych uczniów mogło być tak naprawdę lepiej. Jak wygląda taka praca? Na zajęciach tutaj są takie slajdy. Dzieci uczą się również mechatroniki, czyli podłączania różnych urządzeń cyfrowych. Są specjalne moduły i język oprogramowania nazywa się Arduino, bardzo ciekawy. Polecam serdecznie wszystkim, którzy są zainteresowani takimi rzeczami infotechnicznymi, aby zobaczyli to sobie i poszukali w sieci informacji o tym. Naprawdę warto. Tak wygląda pulpit tego systemu operacyjnego. To jest Linux w tej wersji specjalnej dla projektu SWOI. To nie jest system operacyjny już, który, tak jak niektórzy myślą, jest czarny, ma linię poleceń, tylko przypomina DOS-a. To jest kolorowy system, który ma ikonki, który ma ciekawe aplikacje. Oraz moduł interfejsu Arduino, czyli to, czym uczniowie również zajmują się na tych zajęciach, więc podłączanie różnego rodzaju urządzeń i później podłączanie tego do komputera i używanie tego urządzenia przez system operacyjny komunikacją. Uczą się, jak można sterować takim urządzeniem, jak można wysłać do niego jakiś sygnał, odebrać sygnał. To są naprawdę rzeczy, które później, szczególnie na politechnikach, są bardzo, bardzo pożyteczną wiedzą. Patroni projektu, jest ich kilku, nie będę tutaj wymieniał szczegółów, natomiast powiem tylko krótko. Ministerstwo Edukacji Narodowej, kiedy rozmawialiśmy z nimi na temat wprowadzania tego projektu, było bardzo zainteresowane, wyraziło taką informację, że projekt jest ciekawy i może być rzeczywiście dobry dla uczniów i dla nauczycieli, bo wszyscy dzięki temu uczą się czegoś nowego. Nauczyciel również poznaje nowe narzędzia, również poznaje nowe sposoby pracy. To jest nauka dla wszystkich. Myślę, że warto czasami taką naukę podjąć sobie i się uczyć. Zresztą w dalszej części będę pokazywał różne rzeczy, które właśnie temu służą. To tyle na temat strategii wolnych, otwartych implementacji. To jest taki projekt właśnie, który no mam nadzieję, że będzie wykorzystywany, kiedy już się zakończy, bo wtedy on tak naprawdę się zacznie, będzie gotowy dla wszystkich. Później, jeśli ktoś będzie zainteresowany, mamy trochę materiałów informacyjnych, chętnie przekażemy każdemu zainteresowanemu.